245 tysięcy uczniów rozpoczyna właśnie nowy rok szkolny w naszym regionie. 20 tysięcy z nich po raz pierwszy usłyszało dzwonek w nowej szkole. Mimo że wakacje już się skończyły, nastroje dopisują. Cieszę się, że mogę też zobaczyć się z innymi, bo z koleżankami, nie wiem, ze znajomymi, bo długo się nie widzieliśmy i no, są pozytywne i negatywne strony. No wiadomo, że nie chce się wracać do szkoły, ale no, kiedyś trzeba. Całkiem dzisiaj radośnie przyszłam do szkoły, nie wiem czego. Czuję się świetnie, ponieważ zobaczyłem swojego fantastycznego dyrektora i zobaczyłem swoich przyjaciół z mojej klasy. Uczniowie sanockich szkół, z którymi rozmawialiśmy w wakacje, przede wszystkim odpoczywali, ale nie tylko. Miesiąc sobie dorabiałem, do pracy chodziłem, a drugi miesiąc trochę na basen, różne rzeczy takie. Ale tak poza Polskę to nie wyjeżdżałem. Ja wakacje spędziłam za granicą w Szwecji i w Bieszczadach. Dosyć przyjemnie. Trochę odpoczywałam, miesiąc byłam na stażu w hotelu. I ogólnie bardzo przyjemnie. Spędziłam wakacje za granicą, w Anglii i trochę u siebie w miejscowości rodzinnej i fajnie było, tylko za krótko. Przed uczniami ostatnich klas ciężki rok. Młodzież z gimnazjów pod koniec kwietnia napisze testy z wiedzy z 3 lat. Od wyników zależy, w jakiej szkole będą się dalej uczyć. Z kolei w maju egzamin dojrzałości, z którym zmierzą się maturzyści. Mimo że to dopiero początek roku, już dziś myślą o tym egzaminie. Na pewno chciałabym się przyłożyć teraz bardziej do nauki, bo już trzeba myśleć przyszłościowo, ponieważ za rok kończę i już matura i trzeba się przygotowywać. No a z czego? No to nie wiem, okaże się tak w trakcie. Zobaczymy, jak to będzie. Języki są bardzo ważne, więc chciałabym, żeby właśnie jak najlepiej mi poszło z językami. Z matematyką mam trochę problemy, angielski chcę się nauczyć, bo no to języki, no to wiadomo, się przyda. No i zawodowe, no to żeby coś w przyszłości umieć. No przedmioty obce, angielski, niemiecki. Chemia może, z polskim też miałem problem w tamtym roku, ale myślę, że w tym nie będzie już. Zamierzam się w tym roku naprawdę uczyć i żeby nie zostać, bo to jest naprawdę, już by była masakra, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Chciałbym mieć dobre oceny z wszystkich przedmiotów, a największą uwagę zwrócę na matematykę i będę uczył się najpilniej z tego przedmiotu. Dlaczego? No bo jest to przedmiot, który będę zdawał na maturze i pisał test matematyki. I chcę najlepiej go napisać. I tak zaczyna się odliczanie do ostatniego dzwonka w tym roku szkolnym. Zabrzmi 27 czerwca.